Dobra, pijesz metyk, podpiera wszystko co Dzień potrzebuje. dobry. Mamy radia? Radio Radio check. check. Trzy. Zoj. Pięć. Radio check. Pięć. GPS-y są, nie wiem, czy w radiach, czy gdzie indziej, nie No, pamiętam. mi akurat nie Radio działa są radio. Czy w medykamentach będą GPS? Podebrałeś metyk wszystko co tam Nic interesowało nie ciebie? podebrałem, bo muszę radio podebrać jeszcze raz. GPS-y można podbierać, bo jest i tak dużo więcej, no nie wiem. Drogi radio check. Ja sobie bym wziął kilka bandaży jak można, bo wydaje mi się, że się może przydać. Zestawy do szycia O, polecam. każdy zestaw do szycia, właśnie, dobrze przypomniałeś. Każdy ma wziąć zestaw do szycia, bo możemy szyć i kilka szpów wziąć też, no nie? Z worków na... Bo to zły omen może. Drogi radioczek. Boj. Ja zawsze wasze worki na zwłoki. No wiem, bo zawsze do nas strzelasz. Będziesz miał blisko. Wezmę jedną aptekę. Wezmę trochę krwi. Jakby był ktoś spragniony. Żozel, ty czerwony. A, czerwony, sorry. Dobra. Ktoś jeszcze coś podbiera? Wojnie. Ja biorę jeszcze nici do szycia. Trzeba chodzić, stoi, nie tylko jechać, no nie? Synki spakuję trochę radii ręcznie. Dobra. Gdzie pakować skrzynkę? Na auto, rozumiem? Mhm. Dobra, odejdź, 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 odejdź. Co mówiłeś, Wojo? Była rezerwowo wzięta ta radiowa, jakby się okazało, że nie dali radia. No nie, jest co? Ja ostatnio mi się zepsuło radio w trakcie. No, to jak chcesz, to weź. Nie ma problemu. Po parę może być, a może jakiś przyjdzie koło dupiec. Mhm. Bez radia. Załadowano. Parę sztuk. No, dobra. Potem chyba nie mają radia. Faktycznie. Ale serio? To im dodam. No. A, dobra. Okej. Okay. No to zapraszam dziewczynki na samochód. Do pojazdu, dziewczynki i inne te organizmy. Ty, nie mogę wejść do pojazdu. No właśnie, kurwa. Co się dzieje? A to nie jest przypadkiem... To jest osobowe. Zły pojazd? Tak, bez, z tyłu nie ma tego. Dobra, panowie, dajcie mi chwilę, ja idę poszukać czegoś, kurwa. Tego nie sprawdziłem akurat. Te ujek... To ma pojazd jakiś. Dawajcie tu tam okay, tę skrzynkę może wypakuję. Co, weźmiemy oba, bo już zostaw tą skrzynkę. No dobra. No nie chcę mi się na trakcie przekładać. A co tam załadowałeś? Wszystkie radia, krótkie. To na pewno nie to ja. Wiem, tylko nie wiem gdzie. Trzeba poszukać. Mam ci pomóc? Nie. Poradzi sobie. Woju ma hody w jednostce. To ciężarówka tutaj. Dobra, weź wyładuj tą skrzynkę, zostawiamy to w pizdu. Okej, no jest w armii, no w naszym wojsku siedzi, wiemy o tym. To śpi, on się ujdzie. Co, pakować na tom? Na no, ten pojazd? No. Drogi, ja bym nie pakował, bo Martin by sobie wziął też GPS. Chyba, że mu wejdzie do kieszeni drugi. To weźmy na pakę wrzuć po prostu. Jak czekamy, to sobie przypakowujemy radia. Może się przyda.
Dobra, pakuję skrzynkę. Dobra, zapakowana. Myślę, że tyle starczy, co nie wrogi. Kurwa. Okej. Dobra, GPS też ma na pojeździe. Dobra, ty będziesz wsiądziesz, czy nie wsiądziesz? To jest Woj. Siedzę. O, wsiadł! Woj jest tu, ja jestem tutaj. A nie, to jest Broki. Tu, nie, szukam MZ-a, czy mogę mu rozkazywać jak śpi, ale chyba nie. Idzie już. Dajmy mu ten. Niech się wsiadł. Budzi. Wsiadł jebany. No, widzisz, wsiadł, siedzi. Bro. No zobacz, popatrz. Jaki on grzeczny. Spróbuj mu tak zrobić, jak już będzie. No właśnie, to będzie problem, nie? No, zapraszam. Teraz wsiądzie na kierownicę, jak pojedzie, jak nas rozdupki będziemy biec 3 km piechotą. Olas? Siadamy? A. Na której? Tutaj, na przed tym stoi. Widzisz. Napadłem. A kto kierowcą jest? Ja nie. Faktycznie, jak przyjrzysz na kierowcę. Nie najlepiej, co? Powiedziałeś, że będziesz prowadził, no to... O, wysadziło mnie z pochodu. Kto mnie wydupił? Tak to działa. Jakie to jest gówno. A jeszcze wsiądę jeszcze raz. I uj. No i siedzę. Matis? No to trzeba poczekać, jak Matis się obudzi. Obudził się. Wsiadaj. Wsiadaj, goleś. Wsiadaj, Matis. Wywalił w czasie jazdy? Co się zdaje? Weź GPS-a w czasie jazdy samochodu, bo chyba... Boju! No? Ty nas dałeś boja z szoferem! Razem? W komplecie! No sami się z nim miejscami, niech sobie zjedzie. Właśnie jest! Okej, okay. O, jest. To będzie wjechać. Tak, ujechać i niech jedzie. To jest lipa i chyba muszę znowu usnąć na chwilę. Ale to było jeździe. Dobra. Słyszamy. No, czasu nie marnujmy, już jedźmy, nie? No. Ja się zastanawiam, myślę, że to MZ taki bardzo kierowca wojska. Nie, nie. Szofer to już był. To był zawodowiec. A ja ruszyć nie chciał. No jak chyba mógł nie wskazać, ja bym mógł, ale... Prędkość Siemierz przekłamuje o 20 godzinek. O Jezu. Ja mam ponad setkę na oko, a tutaj ponad 80. No, byleśmy dojechali, więc to nie odchodzi. Jak dostaniemy mandat, to powiemy, że u mnie było nas było mniej. No. I zobaczymy, które jest obok samochód, to wiem. Nie wrogiem, to nie wystawiaj się, bo ci ten wiatr powieje i nic nie będzie. Właśnie chciałem wywietrzyć lufę. No to ja bym nie wietrzył, bo spada broń dość, bo to nie z tymi będzie krzywa. Ten
Mój kałach jest bardziej niezawodny niż te wszystkie kurwa zachodnie wynalazki nowe. No na pewno jest niezawodny, tylko ma jedną wadę. Nie wiadomo co to jest. Jest trochę używany. Też wysiadasz z samochodu? Czekaj, wezmę go za rękę. Jeden za rączkę wysiadł, teraz poproszę... Dzień dobry, Józef. Czego wysiadłem? No bo kurwa jest czas wysiadania, no koniec jazdy, patrz. Czego wysiadłem, ty? Jaki kurwa zdziwiony, ty? Dajcie go do reszty zdziwionych, kurwa, do ateistów. To dobre było, Józef, powiem. No bo nic nie robiłem i wysiadłem. Dostałeś rozkaz, to wysiadłeś, no. I kolejną dziewczynkę poproszę wysiąść, proszę bardzo. Ale żona ten wysiadła. Dobra, to co, idę na patrol? Zamień się z MZ-em i... Ja dwoje. Z MZ-em pójdź, jak jeszcze MZ to się zamienimy. Czerwony. Maciej, będziesz czerwony teraz. Albo jaki mamy kolor? Żaden, tak? Niebieski. I dobra. Teraz z tobą będę chodził? No i fajnie. A gdzie? Z kim ja będę chodził? Z MZ-em. Z Matizem. Będzie samochodowe te robić. Patrol, czerwoną część trasy, czyli tą część północną. Masz takie obojniki narysowane. To mamy co patrolować, widzę, kurwa. Wszystko widać przez ten murek. Będziemy łazić jak te pizdy. No będziemy jak te pedały, kurwa. Szukające chuja do dupy. Informacyjnie, SIK-iem jest MZ, SIK-iem jest Proki, a potem Wojura to je wszystkich.
tu się wydarzyło? Tirpitz, zgłoś. Proszę. W połowie ogrodzenia zielonej trasy mamy położone dwa panele. Zaznaczę ci je na mapie. Zaznaczone czarnym okręgiem. Znowu dziura w płocie? Ja pierdolę. Co za jednostka. Właśnie mówię. Zgłaś mu, że znaleźliśmy kolejne dwa. Irpis, tutaj Golasz. Kolejne dwa panele znalezione przy plaży. Wrogi oznacza miejsce na mapie. No i tak do łoża nie dochodzę, jest przerwa. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Dobra, wracamy. Idź pierwszy. Cisza, spokój. Wziąłeś kiełbasę na grilla? Te, swoje. Chuj tam, ja nie jestem wybredny. Co jest? A mi się kurwa ten palec splot.
No, idziemy w drugą stronę. To wiem. Dwóch padalców widzę nasz. No właśnie, kurwa, ja zastanawiam się, co oni tutaj robią. Co oni tutaj robią? A gdzie masz niebieską trasę? Nie wiem, nie patrzę na mapę, gdzie mam niebieską trasę, chodzę swoją trasą. A my nie mamy, my zachodzimy wszędzie, gdzie możemy. No to bardzo dobrze. Działo się coś? Nie czekaj, co to za patrol za wami idzie. Nic ciekawego się nie działo. No to jak u nas, na razie się to. A kto idzie drugi? No, widzę, że łazimy sobie jak chcemy, okej. Okay. Jak słyszę mewę, to jest coś już źle. Co, mówisz latające szczury źle wróżą? Te. Przede wszystkim to jest... Co my, kurwa, zobaczymy za tego muru? Nic. Właśnie, to też się tak zastanawiam, nie? Równie dobrze można byłoby przy, kurwa, tych dwóch wyrwach postawić po jednym gościu, kurwa, i mieć w pizdzie, nie? Kazali patrolować, to patrolujemy, chuj tam. Widzę, z zewnątrz też patrolują. Też dwójkami. Mhm. A nic więcej nie widać. Dobra, wracamy. Atak rakietowy, atak rakietowy!
Helikopter z północy, helikopter z północy! Dawaj, dołączamy do środka. Nie ustawcie się na niego ewentualnie. Namierzysz go? Dobra, chowaj rurę, chodź. Dobra, idziemy do łodzi, chodź, Golas. Tutaj zieloni, dołączamy do was w miejscu, gdzie stoi ciężarówka nasza. Nie wiem, czy on przeładuje ostatnio. Przestań na pozycję ciężarówki i będziemy potem przygotowywać się na pozycję łodzi. Zielony na pozycji. Czerwony na pozycji. Ziomek dostał w kolano, biega dalej. Ujebane. Dwa pociski do igły jeszcze. Dobra, czerwoni są, są. Będziemy kierować się do łodzi, następnie na miejsce spotkania. Informacyjnie mamy laptop w tem, kamizelce, w kamizelce. Okej, dobra. Jakby umarł czy coś, to musicie go transportować na zadanie trzecie. Dobra. Ruszamy? Ruszamy. Gdyby my czerwoni prowadzimy. Dobra, to ja nie wiem. Gaz. Chodź. Powiem ci, ten laptop, jak ci w amerykańskich radiowozach używają, ją, bo wytrzymał atak rakietowy. No, to jest dobry laptop, nie taki ten. Dobry. Ja mam koreański, no ale czy jest dobry, nie wiem. Z zachodu pewnie piechota przyszła. Są łodzie, ale specjalnych ludzi troski nie widać. Bo mamy się przetransportować tymi łodziami na ludzi specjalnych troski. Czy trzy? Zrobimy sobie na dwie. Woju z czerwonymi lewo, zieloni ze mną prawą łódź. Uwaga, tu są żołnierze wroga prawdopodobnie. Panurek! Dobra, zieloni na łódź, który was prowadzi, który was strzelec frontowy. Front gunner jest. Strzelam. Albo i nie. MZ na łódce. Ja idę na pewnego. Czerwoni prowadzicie, będziemy udawać się w kierunku west. Zapraszam.
bo u Alfa nie mieszkam. Alfa osiągnięte. Wykonać obserwacji wybrzeża, przewag kompletnego przeciwnika, podpłynąć do Alfa 2. Wykonać obserwacji, przewag kompletnego przeciwnika, to albo LC prawo, albo Alfa w przypadku grafice się lepsza. Na miejscu powinny być nasze siły specjalne. Stąd nic nie widać, przynajmniej z pozycji gunnera. Jakąś szopę widać, nic więcej. Ruchu brak. Po prawej jakieś trzy hangary jeszcze. Następnie brak przeciwnika, płyniemy po prostu na LC, Alfa i tyle. Czy ją? Pomijamy drugie obu, będzie jeszcze gorsza pozycja. Malfi, Alfa, zieloni, czerwoni, podejdą pierwsi na miejscu spotkania, powoli, za nimi niebiescy. Uważaj, nie płynę do niego. Silnik stop. Okej. Okay. Wysiadam. Złoci. Jestem. No, ja się uczę latać. Gdzie jest kit? Już jest kit. Gdzie goły? Jest goły. Jest, dobra. Zieloni, czerwoni linia i powoli podchodzisz na miejsce spotkania. Okay. Na boju za nimi, bo mamy laptopa. Josef na lewo ode mnie. Bardziej do przodu, wyrównaj z nami. Cały? Zatłumiona, więc najprawdopodobniej brok. Jakiś typek? Wygląda jak... Rzuci granat. Lewa granat. Wychodzimy, kolasz i brogi do... 5 minutes later. Tutaj wsparcie do dowódcy elementu naziemnego. Tirpitz, zgłoś. Tutaj wsparcie do dowódcy elementu naziemnego. Tirpitz, zgłoś.
Tirpitz, zgłoś. Tirpitz, zgłoś, tutaj element naziemny, Kurew. Tirpitz, zgłoś, tutaj element naziemny, Kurew. Tirpitz, zgłoś, tutaj element naziemny, QRF. Tutaj QRF do wszystkich, niech ktoś zgłosi. Tutaj QRF Brogi, podaj pozycję. Moja pozycja 104 150. Przyjął, ja jestem w połowie drogi do Pasco Paradiso na górkę 223. Próbuję skontaktować się z elementem naziemnym, który dokonuje ataku. Przyzbroimy się i dołączymy do ciebie. Tutaj Brogi, zatrzymam się przy podnóżu góry, bo w tamten sektor mają nasze jednostki się dostać. Będę na skrzyżowaniu druku podnóża od południowej strony. Do ciebie progi i wyruszamy. Brogi, przyjąłem, oczekuję. Na razie nie mam kontaktu z elementem atakującym. Woju, zgłoś. Drogi, tu Wojtyka, na dwa góra. Przyjął, na razie jestem na skrzyżowaniu dróg podnóża góry, zaraz noczę swoją pozycję. Dołączy do mnie jeszcze Tirpitz z QRF-u. Tutaj Brogi, pozycja moja oznaczona jako actual, czekam tutaj na Tirpitza i będziemy do was dołączać.
informacyjnie około spalarza do twojej pozycji, ze mną jest Kolas. Te brogi przyjąłem. Zdrastwujcie, towarzysz. A, Jezu, wchodź, krzak, fejm, co się nie spodziewałeś się, kurwa, hiszpańskiej inkwizycji, co? Spodziewałem się, ale nie spodziewałem się, że jej nie zobaczę. Zobaczcie jej nasze aktualne pozycje. Tak, MZ pytał o pozycję. Powiedz mu, że jestem w actual. Informacyjnie, QR w pozycji actual. Powiem inny kolor tego. Przyjął, będziemy przyniosł w tamtym kierunku, po prostu podejdziemy do tego punktu z dwóch stron w tym samym czasie. Wtedy trzeba uważać na friendly fire. Przyjął. Ja czekamy w takim razie na sygnał, żeby wyruszyć. Się jeszcze przemieszczamy jakieś 2 minuty. Mamy podejść do kompleksu z dwóch stron. Jako, że chłopaków wycięło, to ja bym proponował, żeby podejść zalesionym. Jak to wygląda? Drzewa najbliższe mamy dopiero po lewej od drogi. Można pójść na prawo od tu. Orientacyjnie, nie? Coś takiego. Pytanie, czy czekamy tutaj na nich, oni tam to zostawią, czy podchodzimy? Podejść jednocześnie od dwóch stron. Aha, no dobra. MZ, wy macie 2 minuty do celu? Mamy wyruszać, czy mam za 2 minuty mamy wyruszać? Nie, do celu mamy 2 minuty. Teraz to może z półtorej, albo z minutę. Czy w takim razie my wyruszamy? Nie, bo my jedziemy autem. Chcę jeszcze się rozejrzeć, co tam się dzieje. Przejął, to my czekamy na sygnał. Niezły. Jak nie zdecydowane, to my czekamy po prostu. Być gotowi, żeby można było się wspierać. Przejął, informacyjnie na piechotę jesteśmy. Od południa macie czysto, my jesteśmy od południa. O, muchomorek. Weź teściowej na zupę. Zostawę krzepki, mówisz? Ta zmiana planów. Jest duża przeszkoda terenowa w postaci góry. Której nie wiedziałem. Jedziemy na południe do punktu actual. Dobra, od lewej podjadą. Mhm. Słuchajcie, chyba nawet. Zapytaj, czy gaś gim, to oni. Podjeżdżać aktualnie, czy? Wtaczam się pod górę. Gazem. Gazik, dobra. Przyjął, po was słyszymy. Co zamówisz? I zdajesz siebie całe 15 koni. Salwa honorowa? Co da się? Pieniądze albo życie, kurwa! Stać, policja! Dzień dobry. Oho, te komandosi przyszli. Tak, zobacz. A, to możesz im laptopa przekazać. Nie mogę, ja te laptopa trzymam, ja przekażę naszym, tamtym komandosom, nie czeskim. Zrozumiałem, że taki plan. Wszyscy się radzają. To plan taki, że wy skoro jesteście komandosami, jesteście najlepsi i tak dalej, to przekazuję dowodzenie, o. Czeskie komando jesteśmy, ale nie moto. No. Dobrze, że nie homo. No mów za siebie. H-
Homo Commando. Ty dobrze. No, kurwa. Ty bardziej Matis, dobrze, jesteśmy w jednym pojeździe. Nie, no, ja bym na twoim miejscu dupę na siedzeniu ustawił, usiedziałby, wiesz? Do pojazdu, bo to jest no, dobra, jak mamy przejąć dowodzenie, to ja bym zrobił tak. Potrzebuję dwójkę chętnych, jeden zlep, a po waszą trójkę to zostawimy. My przejdziemy na zwiad, nie wiadomo co, jaka jest sytuacja w zadaniu czwartym. Przepatrzymy, jak będzie czysto, to po prostu podjedziecie się po nas i, do nas i tyle. Brzmi jak plan. Nie będziemy już ryzykować kolejnego laptopa, bo to jest dosyć ważna rzecz. Mam go tu czas przy sobie. Dobra, tak schowaj... ekrany, że nikt go nie znajdzie. Schowajcie się i my wyruszymy. Wsuwimy sprinta, bo... Nie lubię chodzić po otwartą aż tak bardzo. Otwarte, ale niżej. Będziemy podchodzić powoli, sprawdzamy na szybko kompleks, jak będą nasi, to dajemy sygnał na radio i tam. Dobra. Zalesianym, powolutko. Tak, stoi jakiś gazik z deszką. Można podejść szybciej, opuścić broń. Dobry! Zapraszamy tutaj, laptopa. Zapraszam, ma to wasz śmigłowiec tutaj, to nasz śmigłowiec przylecieć. Studni woda Junga z wodociąga. Ja bym się chciał bardziej siedzieć w środku po tym, co zobaczyłem. Dzień dobry, co tam się w środku? Deja vu. Komandosi czescy? A, my, no, ja to domyślam się. My mamy czekać na, podobno powiedzieli, że mamy czekać na przylot śmigłowca, ma zaraz przylecieć, a następnie... Ja bym tak jakąś perymetr i coś z tego uważał, bo to tak wiesz... Zapiki. Można w dupi, że... A, dobra, tam poszli chłopacy... Tam patrzą nasi, no to wy... A wy to pełnicy drogę skąd przyjechaliście. Przynajmniej... Dobra, droga na północ, mam na oku drogę z północy, która wiedzie. My w sumie mamy wszystko sprawdzone, bo tu trzyma, tą drogę trzymają nasi, tam na południu, na west są nasi, no to... Tirpitz? Co jest? Podebrałeś średnie radio w razie W? Nie.
Jakby co, to ja mam sztukę jedną. Można mają gdzieś było dwa tygodnie tam. To się spotka. Ty masz pistolet? Masz. Dobra. Nie, jakby lepszy pistolet niż nic, nie? Niż kamienie. No, do tego się nawet już chciałem swój oddać, ale jak masz, to masz. Mam specjalny pistolet. Wersja extended. Więc dzisiaj... Fajnie, że nas przeczytał tutaj, kurczę, ten... Barbie. Bo lipa straszna była, no nie? Trochę na tym pominęło, tam, naprawdę. Do. Opuszczałem, że to wódka, ja tak powiem, powinien się słuchać, tylko wykonywać wycofanie. Nie, dobrze zrobił. Zobacz, samochód zresztą przyjeżdża. Gdzie byś tu przyjechał? Na piechotę by kurwa jechał? Kolaś ci pomoże, bo tam przetrzymuje się do minę. To jest dla mnie, ja nic, ja się tym nie zajmuję. No to mówię, że kolaś mu pomoże, jak jest to. O, jak to jest. A, wiesz, zostawię ich trochę. Nie zdolisz? Nie, to ja się zmartwiłem. Nie, trochę to mam dać. Wrócił. Północ przeciwnik, północ przeciwnik. Dwie grupy wroga co nami. Do północy czy pilnować Polonia? Zbierają się na drodze. Na północy mamy przeciwnika. Co najmniej 10. Póki co obserwować, nie angażować. Dobra, nie dołączamy.
Niech się zbiorą wszyscy i niech wyjdą tak, żeby nie mieli gdzieś się przed nami schować, bo teraz mogą się cofnąć 5 metrów i będziemy nie będziemy mieli kąta, nie? Niech podejdą gdzieś tutaj. Wątpię, żeby się teraz ruszyli. A to, to wiesz, możemy poczekać, nie? Południe, wschód. Blisko, blisko. A że to nie przeciwnik. A to nie przeciwnik. Ma inną niż nasz. Nasi mogą mieć jakieś inne umundurowanie niż my? Ewoju! Spójrz tam. Ja bym powiedział, że to nie są nasi. Ale przeszli oprócz nas, pomachali sobie poszli dalej. Kurwa, idę zobaczyć, okej? Mieliśmy angaż, zobaczyłem takie... No cześć chłopaki, no hej chłopaki. Obserwować ich, nie mam zielonego pojęcia, czy to są nasi, czy nie. Przejął te dziesiątka z północy na drodze, na razie stoi, nie ruszają się. Nie wiem, to bardzo, bo chcę się przed tobą idą, dwójka w sobie. To są bodajże nasi, bo można dołączyć do nich do drużyny. Ja chyba wiem, co się mogło stać. Do tych z północy dołączają kolejni, już ich jest tam 14. Wycięliście ich? Wycięliśmy ich, profilakę. Coś się zjebało w misji. Coś się zjebało w ogóle z wrogami, wiesz o to chodzi. To z kierunku północnego. Ci na północy stoją na razie na drodze, nie ruszają się. Obserwuj. Masz AT? Ja? Czy ja mam AT? Nie wiem nawet. Bo to był pojazd. Nie, nie mam. Nie, nie, tam jest 14 sztuk wroga. Jak myślisz? Z rury myślisz im pierdolnąć? Nie zalekują nawet. Wojo, masz zielone na podebranie broni. Potrzebujesz, reszta w sumie też. Wyjmujemy tamtych czy nie? Znaczy nie wiem co z nimi. Wolałbym, żeby się zbierają się więcej, ich podchodzą, nie podchodzą, tak, tak stoją. Podchodzą. Jak pod... Jest ich więcej, nie? Okej, okay, to niech się to zbiorą wszyscy po prostu tam. Radzę. Coś się złego dzieje. Nie wiem o co chodzi. Zjebało i zjebało się w środku czego niczego, nie? Czyli tam 15 naliczyłem. No to będzie pewnie 16.
Co robimy? Nie wiem, no na razie czekamy na rozkazy. Miałby helikopter przylecieć. Podpisz, jak tych 16 zaczyna pierdalać w naszą stronę, to nas zmiotą szybko. Irp. Masz HE, czy masz antytanka? No, to jest HEP. Zaczekujcie chwilę jeszcze. Przygotować się, zaraz będziemy eliminować za jakąś minutę. Poczekajcie. Tam przynajmniej jeden z nich miał HK-4 z granatnikiem podwieszczonym. Granatnik to by się teraz przydał. Dobra, podmienię. Ja mam granata. Granatem to dorzucisz może do jednej dziesiątej drogi tam. Bardzo dziwny wróg, taki bardzo przyjacielski wróg. Że zawieszenie broni wynegocjowali, a my tu zepsuliśmy. Kurwa. Jakby co, mam podwieszony granatnik. Przyjął. Ile masz pastek do niego? 8. Okej. Okay. Chcecie latem w trójkę wyeliminować wszystko tam? Jak się nie rozbiegną? Raczej Golas wszystko sam wyeliminuje, coś czuję. Jak trafi? Jak trafi? Bali, dobra. Czy nie? Masz zielone. Za wysoko. Ło kurwa. To są nasi. Nie są nasi. Dali nasze rabie po prostu. Przyjęli. Czysto. A tamci do wyżej już mają dosyć. Dobra, dobra, zaprzestań. Woja 10 minut. Wojo! Nie wiem, czy zdążysz, twoja sprawa. Woju! Ten się 10 minut jeszcze. Rozumiem, rozumiem. Czy czeka na swoje stanowiska powrotne? Jest jakieś QRF czy co raczy?
prośbę zgłosić. Co się działo? Co się dzieje? Jakieś strzały z północy były. Ja tam jeden gościu został, ale jest kurwa chyba potomkiem Conora McClouda, bo jest nieśmiertelny jebany. Bardzo możliwe. Więc na stanowisko obronne jak coś, jak wróg będzie podchodził, to już nie będą ślepi, nie? Okej. Okay. Wszyscy mieli opaski na oczach, ale z tego co mi na ich radio byli mówili, to już będzie kit. Północy coś podchodziło, nie wiem czy to nie jest to co za przyjechało za chłopakami. Północy coś wali. Weź sobie może MZ-a i się ustawcie jeszcze na tym wzniesieniu, bo... Kto z kim? Brogi MZ. Okej. A Golas? Jak tam będzie godna droga, to możecie też go wziąć. Chciałbym, żeby ktoś na tą drogę patrzył ciągle, wiesz? Okej. Nie no, chodzi mi o to, że on sam zostanie. Północ patrzeć, tak? Wydaje mi się, że to będzie gruby problem. Ja bym rzucił profilaktyczny granat. Granaty średnio dolatują do dołu, wiesz, próbowałem. Ale nie, tutaj, przed nas. A, nie, chyba nie trzeba. Miło było pejski dochodzia. No, pewnie, następnego. Przeciwników na górce. Czterech, pięciu. Idziemy do naszych? Dobra, czekaj. Czekaj, po nasi to angażuję. Zobaczyć. Laptop przekazany, boju. Laptop jest w porządku. Na niego się nie martwię. Pewny kurier zabrał. Zadowuję. Ostatni został. Zostawimy ostatniego i spadamy stąd. Zdjęty. Więcej nie widać. To pojazdu wszyscy. Jeszcze wychyla się. Jest buch. Dobra, już nasi sobie poradzą. A nie, mam kuku. A mówiłem wycofać. Połamał mi klatę. Mówiłem wycofać się. Czekamy na helikopter? Helikopter. Nie będzie. CHL przyjechał i odebrał przesyłkę. Zabrał i jeba. Nie będzie już. Jest dobrze. Rytet poszedł, więc szybko to... Chwila prawdy. Dobra, zapraszam wszystkich do środka. Pometko amunicji zupełnie, ile da radę. To ja się w tym czasie poszyję. Jeszcze nie? Mogę ja ci nawet poszyć. A możesz? Jak zapłacisz, to mogę. Potażuję ciebie. A już, nie wiem. Wow. A ty woju masz broń zapasową? Mam, pistolet. Weź se może schowaj na pakę ich broń po prostu. Po co? Nie ma potrzeby. Co
no to potrzebne, a dlaczego? Komu potrzebna strzelająca broń? Rozumiem. Ja problem. No. Dobra, nie było tam amunicji, kurwa. Do mojej broni, trudno. Coś kojarzę tam po prostu. Strzelają. Czy nie jedziemy, czy czekamy jeszcze? Jedziemy, jedziemy, nie ma tu... Cieszę cię. Ło! Chuja, jedziemy, jedziemy. I tyle było z samochodu. Co się stało? Co się było? No idziemy stąd. Wysiadaj. Moją wysiadę. Coś dalej nie pojedzie. Ale czemu? Bo nie ma kół, kurwa, czemu nie pojedzie, no? Co mu zrobiłeś, kurwa, temu zawodowi? No, artyleria trafiła. No ja im tam rzucam. Artyleria je po tamto i rozwaliło na to, kiedy jeżdżaliśmy. Po co to zrobiłeś? Ale to nie ja! Ale to on, ten, Matis, kurwa. Co ja? Korańczyk pierdolony, no popsuł wszystko, no. Co ja zepsułem? Miało działać, wszystko było dobrze, cisza była, spokój, kurwa i co, i zrozrobiłeś? No. Strzelają i rozrobili samochód, ten zapierdalać nogami mam. Mam pomysł. Twoja wina, nie ruszaj na mnie, Mati. Ja chcę się do Boga pomodlić Zeusa. Ja na Boga, cóż to Boga. Tak czuję, że on ci może po... ja jestem Bogiem w tych bogowni, bogowni. Słuchaj, ja znam takiego Zeusa, ale nie tyle, co ci pomoże, to ci rzuci pomocny piorun. Jebek. Ja tak, taki faktycznie pomocny piorun. Tylko nie w ciebie. Szczyt odwagi. Gdy jest burza, wyjść z wiadrem na głowę i krzyknąć Zeus, ty chuju. Powiem ci... Były próby, podobne, wiesz mi, naprawdę, i to nie kurczę, nie w tym, nie w bajce, no nie. A była chyba jakaś historia, jak parę razy pod rząd tego samego typa piorun jabnął, chyba no, z trzy? W sensie, no, tak. I to chyba nawet w Polsce, czy mi to się śniło. Wiem, że było, ale w Polsce to... Ja to się męczę, bo trochę do tyłu jestem dzisiaj. Jak tam wszystko w porządku? W ogóle w tych sprawach, co byłeś? Tak, akurat jak się poszyłem, bo tam jak już ruszyliśmy, to nagle ktoś tam kółka rozdupił. Ale nie, mówię o tych sprawach przedwojennych. A to Atencjusz będzie. Dobry będzie wszystko? To dobry. Ta, Atencjusz. Cię zaniepokoiłem, jako wiesz. Na wstępie, no nie, jak pisałeś. To już drugi raz, pewnie nie ostatni. Ale będzie trzeba wejść na otwarte. Młody sobie po prostu przyciął komara, kurwa, starzy zrobili aferę. No. Tak. No ja przecież podłączyli tam pod te KG, czy co to tam i ten i nagle się obudził sobie wyobraź. Trzeba było naładować jak ej, widać, jakie skrzynki nie? Widzę. Tak, to kurew jest. To miło. To może jakiś pojazd nawet będzie. Nie ma właśnie nie pojazdów. Po prostu trzeba było potłuczyć te ładowarki i od razu zadziałało, widzisz? A na pewno? Nie tak, sprawdzałem. Ale może trzeba sprawdzić drugi raz. No to czuj się na siłach, zobacz, może na strychu będzie. Pojazd jebaj nogami. Taka jest zasada. Zresztą, tam zobaczysz, poczekaj. Jeszcze dwa zadania są, no nie? Zrobione. Jeszcze to chwilę potrwa. Kurde, weźcie chłopaki może po średnim radiu w razie W. No ja mam. Ja to muszę wejść do środka chyba, wiesz? Bo tu chyba się wyświetla w środku za zadanie. To jest garaż. Idę zobaczyć. Dobra, dajcie mi pół minuty. To wejdź do środka może lepiej. Dobra. I to są te dwa.
jesteście? Tutaj. Tutaj jesteśmy. Tu jesteśmy. To jest jedna gierka. Na progi sobie siku robi. To i siku każdy musi. Klap, klap, klap. Jest zadanie nowe. No. Tak. Widziałem. To dobrze, to było to, że widział pan. No. Jaki dowód? Jaki dowód? No dobra, czekamy jak się obudzi i nie mam co dalej planować, bo muszę wiedzieć jaka jest sytuacja, żeby planować dalej. Taka sytuacja. Więc polecimy zapewne po Pakamak. I sprawdzimy miejscowość Pakamak. Albo idziesz na piechotę, albo bierzesz pojazdy, no nie? Tak czy tak, to... no. Yeah, skończę sobie na komfort, liczy się najwięcej pojazdów, uważasz na ewentualne krew, to chodzą z kolku. Ma kuku, podam mu krew. A po co mam te pojazdy? No ja bym chciał rzucać miny pojazdami, a nie wziąć po jednej, po sztuce, no nie? Co no wiesz, wszystko w plecakach, gut, no nie? Mieliśmy jeden pojazd, no ja ale... Ja już nie mam miejsca, w ogóle. Ale nie masz, to? O. Twoja no wiesz, idziemy na Pakamaka. Owo Pakamaka i sprawdzamy miejscowość Pakamaka. Czekaj, muszę popatrzeć aż na wszystko. No. Pakamaka, dobra, widzę. Pakamaka fo. Paka co? No bo i tak najprawdopodobniej będzie bezpośrednie podejście pod kompleksem, bo nie ma jednej drogi podejścia, nie? No, dlatego dajcie mi sikać przed tym. No już wrócili chłopaki z sikania. A ja kurde tam łaka. Działam, no nie mogłem łaka. Wszyscy iść. Łaka, no, łaka. No ja bym poszedł. Czy ty idź? To idę. To ja wezmę amunicję. Special purpose, oto coś dla mnie. Nie, to kurwa kapitalistyczne gówno. Skąd mamy kapitalistyczne gówno? Ja się pytam. Z twojego domu. Nie o to rzecz. Ło kurwa, no kto wizję kapitalistyczną wezmę? Stroby. Wezmę. Kulkę w łeb. Zaraz wezmę. Ja się zapakuję ci na wynos. Strzelają? Ano. A skąd ty masz celownik? Pepeś co? No, z gola zabroni. Żal. Wojna pozycji. Jest napierdala gdzieś. Ale to nas chyba jest właśnie napierdala na tym poprzednim punkcie. Ta, idziemy na Pakamaka. Jeje. Yeah. Pakamaka? Jeje. Yeah, yeah. Wziąć, spierdalać, no nie? Wiadomo. Wszystko. Ej, kulki tu latają. Kulki? Kulki tu latają. Słyszałem przed chwilą, ziemię się wbiła jedna obok. Że jakieś rykoszety. Pewnie ta. Ale czemu to? Ktoś klnął na Zeusa. Czemu nie? Grubo zaczął. Okay. Chodźmy wyjaśnić towarzystwo. No to masz zadanie specjalne. Wątpisz moje umiejętności?
Nie, oceniam je realistycznie. Ostatnio odbiłem sam ciężarówkę. Ostatnio to... I wyeliminowałem BTR-a. Ostatnio to wjebałeś się w naszego technikala i rozjebałeś nam kółka w pojeździe. Kiedy to było? Jakieś 20 minut temu. Technika nic się nie stało, to o to chodziło, to był taki... Była zmyłka taktyczna, kurwa. Skandynawskie szarpnięcie. A kółka rozjebałem, bo ktoś tam sobie zbiera amunicję. W końcu jebnęli z tej artylerii. Ciekawe kto. Bo ktoś tam był ranny, ciekawe kto. Z Joselem się stało w ogóle. No, prawdopodobnie Friendly Fire go zabił. No dobra, ale no to czemu QRF-u nie ma? Nie mam pojęcia. Dobra, widzę ciężar... O kurwa, konwój jak jasny chuj, amerykański. Krzychamik uzbrojony, benzyna i dwa ostatnie uzbrojone. Ale i tak, ja mam RPG. Ogólnie rzecz biorąc, mamy na wyspie czasera turystę. A ja widzę plus 6 gości chyba przy ognisku, kurwa. Przy jednym i przy drugim, dwa razy taki zestaw jest. No właśnie. Kto ma serownik? To jest naszym snajperem. Mi się wydaje, że to nie jest dobry kierunek, panowie. Czy po, kierunek podejścia jest w miarę git, bo... Jak no jasne, idzie... bo kurwa, oni po stopy wszyscy cię widzą przez 2 godziny. Zajebisty. To nie ma innego. Że oni piją i siedzą i jedzą przy ognisku. Myślisz, że oni się rozglądają? Ale kurwa, ktoś spojrzy i zobaczy, czuli czterech, co zbiegają po stopu, no i co zrobią? Ty, nic nie zrobią. Panowie, oni są, z tego co patrzę na Dalmierzu, to są kilometr stąd. Teoretycznie maksymalny nastaw z mojego AKM-a. No ja to nie będę bez celownika się nawet podejmował na mamy snajpera. Boju, mamy snajpera. No i ty wszystkich... Snajpera za kaczem, kurwa, tak. No, nie no, a kacz by tam sobie poradził. Czy by operator sobie poradził? Nie. AKR sobie nie poradzi, na pewno. Akurat operator sobie może poradzić, ale normalnie nie ma cudów. Kurwa, pierwszy pocisk to robi alarm, wszyscy rozbiegną i... I pojedynczo będzie punktować. Bo te Amerykańcy to... Podchodzić się... raczej od drogi niż od tego. No dużo ich tam nie ma, 12 naliczyłem. No. Pojazdów, te 12 ludzi. Ci Amerykańcy to naprawdę. Leniwi. I know. Chyba, że się po domku pochowali, bo tam jest taki jeden fajny, duży, obok tego. To nie wykluczam. Jakoś tak byłoby ułożenie. Myślę, że byśmy z P3 nie spróbowali wyeliminować wszystkich. P3 to jest na to wzgórze. No to ale te hamwiki mogą zrobić kuku, jak będą obsadzone. Obsadzone są. Nie obsadzone. No chętnie bym po prostu podszedł i zajebał i cofnął się, ale kto to, oni to zobaczą i się odpali na 12 na nas. Jakim samochodem jedzie? Nie wiem skąd, ale jedzie. No to powiedziałem się, to jest ten samochód z początku. Ciężarówka. To nie wiem, czy on jeszcze jest W którym stuleciu on tu dotrze? Wiesz co, on chyba jest na południu wyspy. Gdzie kurwa na południu? Na południu? No, nie wiem skąd on się dowiedział. Jezu Chryste. Nic nie dzieje, kurwa. Słuchaj. On tam jest, no. On nie usiął z pierwszej lokacji. Ale powiedzcie mi, dlaczego to jest zawsze Josel? I co tu chodzi, kurwa? Bo maga nie ma, on przyjmuje jego obowiązki, tak? O kurwa. O kurwa,
San Andreas jest albo punktu siódmego. No teraz pod, jeszcze pod jakąś kurkę. Dobra, panowie, działamy. Co by się nie działo, mamy działać. Ja nie wiem, czy to sobie teraz gdzieś tutaj nie jest, czekaj. Formacyjnie ja mam 4 niepełne magazynki i 5 w sumie niepełnych magazynków. Drogi, ja ci rzucę do plecaka. A, w sumie ja mam wtedy samochód. Dobra, mamy plan podejścia. Sobie spójrzcie na mapę. Okej. Na P3 ustawimy się linią i zrobimy... Ma ktoś kanatnik podwieszany? Golas miał. Nie mam. Ile masz amunicji? Magazynek. Dobra, magazynek na 12 starczy. My sobie możemy. Ja mam RPGa. Więc zrobimy im jesień... No właśnie. Jesień się wieter im zrobić, rozumiem, dobra. Tu. To idziemy. Idziemy. Nie idziemy, im dojdziemy. Co za czas ten zgłoś? To no, na pewno cię usłyszy z drugiego końca wyspy. Helikopter? Helikopter. Brzmi jak QA. Nie, agatuj. Jak strzelał? QA podlatuje? Zwraki czy to nie jest zwraki? Wali do nas, kurwa! Ja nie będę mordował amunicji. Z lasu do nas walą. Go, to przebiernaj na drugą stronę. Gdzie lecisz? Zostałem! Na drugą stronę wzniesienia, na drugą stronę wzniesienia. Tam jest 12 innych. Jebać to, ale oni nie strzelają póki co. Co? Wywalimy, dochodzimy paka magatu. Ja potrzebuję chwili, muszę się poszyć teraz. Chcę dużej chwili zajrzeć. Jeszcze wykorzystam, jak już jest. Czy ja chcę zejść to? Ty kurwa, teraz na ciebie koszcie masz nie pozycji. Wyciągaj salki. Jabłuszko! Jabłuszkiem! Słuchaj, to jesteś moimi sankami. Dobra, MC trafi? Jest pion, kurwa. To byś pojechał tak, żeby ten. Ile? Już. Dobra, to idziemy. Idziemy. Gdzie leziesz ty? No mieliśmy nas zjechać. Nie, wzdłuż. Albo się cofamy, albo... Wzdłuż. Albo się cofamy, albo ten, ale nie w dół. To weź mi przejebiesz się. A co było napisane w zadaniu? Czytałeś? Muszę tylko przejąć pojazdy. Nie było napisane nic więcej już? Rozpoznać i przejąć pojazdy. Kurwa, co się zjebałeś? Znowuż? Nie no, rozpoznać i przejąć pojazdy. Jest to drugi punkt też. Zaminować i rozadupić? Nie. Coś w tym stylu. Tak, ale kurwa tutaj było nieważne. Było, nie było. Dobra. Także nie możesz mi winić brak boju. Jezu, jak to stąd? Kurwa, jak my stąd zejdziemy, ty? Nie wiem, jak wlazłeś chyba na Mount Everest, to się martw sam, no nie? Słyszę wiatr. Gdzie są szerpowie, kiedy są potrzebni, kurwa? Tam jest gdzie jest ten zesrany ułos? Kurwa, my stąd nie zejdziemy. Ni chuja. Chyba, że po tamtej ścianie. Ja już się skończyłem. Tutaj będzie dobrze. Idę na ochotnika.
sprawdzę to. Nie, to tylko się wydaje, chłopaki. Nie, tu jest łagodniej, łagodniejsze zejście jest. Jestem trochę zajęty, bo że po stoku to się osypuje, ale damy radę. Oddział QRS, gdzie mam się zgadzać. O, słyszycie, słyszycie. Czekaj, zostajemy może na górce, żeby kontakt z nim mieć. Jadę w dobrym kierunku. Wątpię. Ty chyba zaraz. Podaj się na pozycję tutaj. Weźcie mu coś przekazać, bo ja kurwicę. Tu jeszcze raz tą pozycję. Ja nie widzę pozycji tutaj. Może jej nie widzieć. 1-0-4 1-5-0 marker tutaj. Nie widać takiego markera na mapie. Nie mam GPS-a, no to kurwa mam problem. Panie przy drzewie. Oni już na dole są. Josel, zgłoś. Przepraszam. Josel, udaj się, zatrzymaj się na drodze między punktem P1 a P2. Rozumiem. Wróć między P2 a P3, między P2 a P3 na przecięciu drogi z tą linią. Rozumiem, jadę. Nie wiem, gdzie on jest, bo tam ma się zatrzymać, tam ma na nas czekać. Informacyjnie, Josel, broń Boże, nie podjeżdżaj od południa, bo tam jest przeciwnik. Masz podjechać od północy, jak zrozumiał? Od północy nie bardzo, ale... Północy nie ma drogi. Jak nie ma drogi z północy? Ma drogę z północy. A, no chujowo. Nie ma. No właśnie widzę, no, że nie ma, no. Tylko powiedziałem, żeby od południa nie podjeżdżał, tak? A drugi jeszcze słowa trochę bardziej. Twój ty, pokrok. Skryć się i się schować. A ty tam, no też się schowaj. Pan się kamufluje. To jest komando. Idziemy dalej. Trzeba potrzebować odpocząć. No my już odpoczęliśmy. My się chłopie zejść odpoczywamy. Kto został? Komandos. A nie, oni już są. Tędy wy. Tędy. A my trasą, wiesz? Ale to niebezpiecznie tam tędy. No, a to też by lecimy. Lepiej wzgórze na... Lepiej wzgórze koło ją rozumiem, no, niż doliną, która jest niewidzą. Rozumiem, rozumiem. Nie. Nie. MZ wychodzi z założenia, bo on się identyfikuje pciowo jako helikopter bojowy. On tak się będzie sylwetkował na tym wzgórzu. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie wiesz, co ty robisz, to skąd przeciwnik ma wiedzieć, co ty robisz? Ja nie zrozumiałem, ale... Josel, powtórz nieczytelny ostatni. Braki kol, podjął się. 1-141. To 1-141? Tak mi się wydaje, na skrzyżowaniu. Zatrzymujemy się tu? Jak jest tam 101-141, czyli w tym kółeczku, to niech tu oczekuje. Słyszę, tak, tutaj. Słyszę śmigłowiec. Joseph, wyjdź z pojazdu, schowaj się i oczekuj tam na nas. Zrozumiałem. To 1-141, gdzie on jest? Jest fioletowe kółko na, jak masz pacamac, to droga na południowy wschód. A tutaj? No. Oko, i tak wyciągniemy pojazdy i tak będziemy po pewnieku przejeżdżać, nie? Dobra, biegniemy dalej, czy czekamy? Dobra, wy zatrzymaliście się? Odpoczęty. Ja, odpoczęty. Okej. Okay. Czekaj, powoluję coś, okej. Okay. Gotów, okay. Gotów. Po prostu tak no, po kieszeniach krzepie, to nie wiedziałem, że on szuka z Rolexa, czy prezerwatyw, czy czego? Zatrzymałem, żeby dogadać się z Joselem. A to nie jest łatwe, jak wiesz. Dlatego się zatrzymałem. No. Nie wiem, póki co on jest w markerze czosel, wysiadł z pojazdu i schował się.
Na górce się musimy teraz ustawić i będziemy rozstrzeliwać Amerykańców. No. To jest droga. Co robimy? Czy biegniemy normalnie, czy... Biegniemy, no. Nie będziemy... Z czym ty chcesz no. tutaj zrobić bramkę, czy coś? No, byłoby pół bramkę, no ale nie robimy, idziemy po prostu. Nie ma sensu. Ta droga prowadzi tylko do portu, miejmy nadzieję, że nic nie przejedzie i tyle. No. Ogólnie tak, my będziemy brać dwa ostatnie hambiki. Okej. Okay. Komandosi i zwykli. Zwykli, czyli Woju i MZ. Bierzecie pierwszy, my bierzemy ostatni. Okej, okay. Przyjął. Chyba drugi. Ostatniego nie do urazy. Jest taki tunel, wiecie gdzie? No pierwszy, czyli no. drugi od końca. No, mam nadzieję. Tak, nie zrozumiałem. Ty póki co czekaj na swojej pozycji i my ciebie podbierzemy stamtąd. Czekam, tak. Polecimy po MZ, polecimy pod Chosera. Zobaczycie ciężarówkę na drodze, to ja. Tam nie ma co. Czyli zobaczymy ciężarówkę, to ją rozstrzelać. Dobra, przyjął. Znowu w Candy Fire. Ale kto to go rozwalił? Ale jak to, ale jak to wyszło? Przecież on chyba z tyłu był całkiem, co? Na górce. No tak. Nie no, ktoś musiał strzelać do tych przeciwników, co nie wiedzieli, że są przeciwnikami. I przy okazji... Tam leżał wśród nich. Zahaczył. Bo też nie wiedział, że są przeciwnikami. Założę się, że to Woj, bo on lubi tak strzelać z krowy. No, to byłem ja pewnie. Znaczy 100% dość. Dobra, zbliżamy się. Linia? Ty, prawy, daj ten luz Maria, bo się zmęczysz. Tu mam mniej strome podejście. Zmęczone, no nie? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze? Nisko? No i powodzenia. Ale Hagbar? Nie wiem co. Ogólnie zawsze jest Hagbar na końcu, wiesz. Bo ja widzę. Tutaj bardziej na lewo. Dobra, widać ich. Odpalamy. Też wchodzę. Ładuję. Out of ammo. Wiem, że ten puja. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Z tyłu po prawej jeszcze przeciwnik, z tyłu po prawej macie przeciwnika. Przeciwnika jeszcze macie kurwa z tyłu, co brogi? Mam w dupę.
strzelec, lecimy. Jestem na strzelcu. Prawie nie mam amunicji. No mówiłem, punkt czasem. To was 6 pocisków. Możemy ten helikopter rozpierdolić, jak będzie go widać. Tak, się na północ czy na południe? Na wschód. Przyjął. Jak bierze się pod kurkę, to już możecie się udać po materiały wybuchowe. Mieliśmy się przezbroić na tych kurwa jankesach. Wiesz co, oj, byli tam jeszcze. No, wiem, dlatego ich wykończyć i się przyzbroić, ja nie mam amunicji już nic. Jak podjeżdżacie pod górę, to podbierzcie skrzynkę z amunicją, medykamenty plus materiały wybuchowe. Jak nie, to punktu czasem. Jest gdzieś ciężarówka. Przy tym... Jest ciężarówka, no. Słyszę jakieś auto tu, tak, to my, wsiadaj do Hamwika. MZ podjeździ, wracacie po fioletowej trasie. Weź mi ogarnij, możesz, bo ja się krwawię. Dobra, spotkamy się na punktu docelowym. Jesteś? Jestem już, bandażujcie. Jest Josef? Nie wiem. Josef, szyję? Do Hamwika. Okej, okay, witam żołnierza. Dobra, podaję ci litr. Znaczy, przegapiłem związki. Josel, masz coś 7,62? Powtórz? Amunicji 7,62, masz coś? To jest pasujące do ciebie? Nie. Tak. 5, dobra, 4, 5. Dobra, pobieram dwa. Dzięki. Też się cofniemy, bo straciliśmy komunikację radiową. Ja mam średnie, nie wiem czy wziął średnie, kurwa, ten MZ. Pewnie nie. MZ, zgłoś na średnim. Zgłaszam. Wasza pozycja? Jesteśmy przed punktem P3. Przed punktem P3. Gdzie mam jechać? Przyjął, w takim razie udajcie się ogólnie do punktu początkowego waszej partyzantki. Podbierzcie amunicję, materiały wybuchowe i medykamenty. My również się tam udajemy. Wiesz co, pojechałbym drogą, ale boję się, że tam mogę coś strikerować niechcący, wiesz? Uważaj, bo tu na górce gdzieś po prawej mamy tego Huey'a. Jak będzie go widać, to zatrzymaj się, tego ściągnę z towa. Dobra. Informacyjnie my wyjedziemy od punktu OW Bakamaka. To jest najpiękniejsze nazwa punktu OW ever, nie? Już nie ma znaczenia, jak podjeżdżamy. No to ma tyle moty, żeby podjechać. Jestem zdumiony, szczerze powiedziawszy. Kapter do nas strzela. Stoj. Dobra, zdjęty helikopter, jedziemy. Przyjechali rycerze, uratowali księżniczki. Kelka zdjęta. Nie, ja dziękuję. Bo nie tak szybko. No nie tak szybko. Medyczna amunicja i wybuchowe, tak? Może na tego zapakujemy, bo... Też, bo siadamy. Siadam? Ja wezmę medycyn. Dobra.
jest. Ale szybko. Ty, ty nie ma żadnej amunicji. Nie ma, tak nie ma, to trudno. Amunicji nie ma, nie, nie. Ale wezmę raki załaduję, jak mogę. Weź to weź od naszych stojących kolegów, a kto nie ma amunicji, szybko. A ich też już tu nie ma. A są. Jest to coś tutaj, żeby brać to? No, tak, już wyrzutnie. Ja bym się śpieszył. Tam. Podjechać tym heavy po wyrzutnie? Nie, nie, dobra, pociągnę. Nie mogę załadować. Trzeba być pełny. Wyładuję koło, albo inaczej. Szybko ładujemy to po prostu manualnie i szybko. Wali do nas, kurwa, nie wiem skąd. Nie ma czasu. To szybko. Dobra, nie do... Halo? Dobra, woli, pies do wozu. Do wozu. Na pojeździe. Tyle to mniej więcej. Tak, do nas jakiś, kurwa. Dostań, jesteś na pojeździe, jesteś. Mamy parę wyrzutni, to jest najważniejsze. Z którego kierunku może przyjechać konwój? Nie, kurew na, ze wschodu może przyjechać. Napisane. Tak, ale prowadzę. Ze wschodu napisane. Dzięki. Nie było, no wiem, ale gdzieś patrzę na mapę, gdzie oni są, kurwa. Nie widzę ich w ogóle. Co, a... Wyrzutnią chyba zahaczam, nie? Nie widzę jej. Sorry, ale ja siedzę, patrzę na kompas, ale trochę się przeciążyłem z odpaniami chwilowo. Uważ, myślałem, że helka leci, a to kurwa ptak leciał. Tej fioletową trasą jedziemy jak coś. Nie wiem, czy nie nas stracili, czy nie. MZ w razie W jedziemy fioletową na południe, jak przyjął? Przyjął. Pracujemy nad tym. Przyjął, jadą za nami. Alfa 1 oczekujemy. Zjeżdżają z... Okej. Okay. Tam przy tych górkach można zostawić hambika, mogę zostać na ganerze. Mam jeszcze 5 pocisków do toła. Zrobimy gdzieś. Ola, to my się już cię ustawimy, żeby przecież był w razie czego. O, w tym lecie tutaj bym się zostawił, zobacz. Za tą choinką myślę. Chyba jest dobry kąt, nie? No, elegancjor. Biostela w ogóle podebraliśmy? Był z nami? W takim pojeździe. Okej. Okay. Widziałem przynajmniej, że ktoś, 3 osoby były, więc... Dobra, ty będziesz tutaj. Ja bym wtedy chciał mieć zaminowane... Mogę, a to posunę uciec. To nasi chyba? Tak, będzie Hanwi. Od lewej. No i by tu ładnie wypuchali. Ej, stop.
Dobra, Woju, za to zwrócisz minowanie. Myślę, że to jest dobra pozycja obronna. I myślę, żeby ten teren przed nami zaminować po prostu. Okej. Myślę... No tak. To wy macie, więc weź sobie Jusela i MZ-a i wy to ogarnijcie. Ja będę... Tak. My tu mamy toło i będziemy osłaniać. Który sektor będą minować? Ty przy skałach, czy gdzie? Wiesz co, zostawię to moi obie, jak już zdecyduję. Ja myślałem, żeby ten las, ale jak zdecydują, żeby bliżej, to można bliżej. No najwęższy przesmyk jest przy tych skałach, nie? Bo tu się górka zaczyna z naszej strony, a z tamtej strony też jest górka i skały są. Po lewo masz Hamwika. Dobra. I podjedziecie i sobie zaminujecie. Po zaminowaniu Hamwikiem wracacie mniej więcej w okolicy toła, ustawiacie się, więc też będziecie strzelać w ten konwój w razie czego. Dobra, ja w razie biorę jeszcze dual purpose na plecy. Masz dobry kąt do góry, bo cię nie blokuje? Znaczy, no widzę całą drogę, jak ją widać, są to celutką widzę. Oki, a i tu będą, no to... Dobra. Zbadaj skrzynkę i spierdalaj. Wiesz, jest najwęższy, ale też chciałbym, żeby, wiesz, miny ich przerzedziły i my byśmy tego dobijali, nie? A dobra, to miny też na ten kit. To jak my ich przerzedzimy, a jak ktoś nie ten, to właśnie te miny ich dobiją. To się zdobyć tak na końcu. Bo jak oni już będą na skałach, to my stracimy konta na nich. A faktycznie to jest mocno. No tą pierwszą skałę jeszcze widzę, nie? Tam jeszcze kąt mam. No... Wiesz, ja bym chciał, żeby te skały to były ostateczne. Zawsze... Jak widujesz, to tu i Atena na środku. A zawsze jak coś ten... przejdzie, że tak to powiem... Ty dajesz Atena na środku. To... można szybko wejść, RPK, strzelić w niego i on zablokuje cały przejazd. Też to tylko. Winka duża mi troszeczkę przeszkadza, ale mi się wydaje, nie wiem czy nie, to się o nią nie rozpierdoli w razie. A tu chyba nic nie zrobimy już z tym, wiesz? Nie, no mówię tylko, tak? Wysoko to minują, oni się tam rozjadą za bardzo. Już trudno, to się jest jak jest. To zejdź z genera. Co oni tak minują, bo ja tak zaznaczyłem, ale fakt, może lepiej byłoby niż coś mi... Nie wiem, masz sam. Zobaczymy jak to się rozwiąże, jak... Nie chcę iść tak bardziej... Jak macie możliwość, to dajcie 3 miny tam wzdłuż kamieni na wąski przejazd, jakby coś uciekło. Tego gościa, co jest na południu, kto tam jest? Bo wiesz, jakby to było większość min, to byśmy ich wycięli, a w razie czego ktoś by przejechało, to zapakuje cały przejazd, nie? Teraz jak są miny ustawione, to wszyscy mi się za choinką schowają, to ci gwarantuję. Bo ja przeciwpiechotę też? Z przodu tylko, bardzo z przodu, jakby co. Masz. Daję to mam. Chłopaków wycelowałem.
kurwa ty. Nawet mam termo, nawet nie wiedziałem. Ja pierdolę, ale akcja. Który ma RPG na pleczach? Ja nie wiem, czy ta choinka to jest przypadkiem... Pawisz. Jest to z 300 czy 400 metrów. Ja cię troszkę może na prawo przesunę, żebyś choinki nie miał ze sobą. Dobra. Zobaczę. Chyba jest kit. Co? Którą? To co stoi tam. Wiesz co, jej chyba nie zniszczysz, tak szczerze hamwikiem. Nie wiem, może. Wiesz co, korzystaj, jak stracimy hamwika i będzie ostrzegł wroga. Wiesz co, ja cię też przestawię trochę w inną pozycję, żeby pojazd nie było po ciebie. Oho! Obawiam się, że to nasz na minie, czyli piechotek. Tak, potwierdzam, została z niego noga i ręka. Nie idź tam, nie zbliża się do niego, on tam miny przeciwpiechotne poustawiał. To była magia. Stoję z MZ i tylko MZ. No to co, czekamy jak wybuch, jak wyjebią się na mina? I but. Od razu jak to co. Od razu. Ja to mam nagrane. Ja też. Nie kurwa, przewidział przyszłość w stosunku w sekundę przed. Informacje na pozycji to o. Tam z przodu został. Woje powinien. Tylko on tam jest. Thank you.
Bo jest jakieś 300 metrów przed nami. Po lewej stronie przy krzaku. Gdzie jest? Lewa strona, widzisz ten krzak? Bo przy tej choince dużej po lewej stronie, zaraz przy tym? Przy drodze? Słuchaj, ta duża choinka, co stoi przy drodze. Widzisz ją? No. Po lewej stronie jest taki większy krzak. No. To Woju jest za tym krzakiem. To tak trochę blisko bym powiedział. Mogę pierwszego walnąć, przeciwwybuchowego, ewentualnie jak piechota się wysypie, to mam jeszcze tank Bustera. Wiem, że mi byłoby to lepiej, bo ja wycofać, przecież to są pojazdy. Nie wiem, co tam gdzie jechało, ja nie wiem, po co w ogóle on tam poszedł naprzód, czemu on tam został. Woju, weź się cofnij, bo boję się, że dostaniesz friendly fire'a na twojej pozycji. Nie ma komunikatu radiowego, więc mam, no. Jakby ja... Dałem rozkaz, okej. Cofuję. Nie, ja się boję, że... My jesteśmy po twojej lewej, na northwest. Jak w las, lasem biegnie do nas. Marker alfa, marker tołu, niebieski. My byśmy się ustawili na alfie 1. Po twojej prawej 90. Po 180. Ja konwój naciąga, konwój. TR pierwszy. Ci Woju powiem. Jedzie coś na samego? Wrogi, powtórz. Czołg jedzie.